lądakowa Nonstop TV. Na terenie naszego miasta od kilku dni grasuje tajemnicza postać. Zadajmy sobie pytanie, czy jest to superbohater, czy postać fikcyjna, a może jakiś przebieraniec, czy ktoś, kto rzeczywiście istnieje i chce naprawić nasze miasto. Nadaliśmy mu tytuł... Kurwa! Co, i tak będzie się naciąć, tak? Jolanta Kowal, Nonstop TV. Kim jest ZDZ? Zapraszam. Usłyszałem duży huk i był błysk w mieszkaniu. Wymieniłem parapety w domu. Wszystkie parapety? Dokładnie, wszystkie. Wcześniej nie potrafiłbym. Jak to nawiasam, że właśnie... Jedyna rzecz, która została po tym całym zdarzeniu, to jest ten trybik. Huk, błysk i tajemniczy trybik. Kto za tym stoi? Pijany mechanik, czy jednak tajemniczy ZDZ? Dowiemy się o tym później. Do naszej redakcji napływają różne filmy przedstawiające postać superbohatera. Ich wiarygodność ocencie Państwo sami. Zapraszam na materiał. Raptem coś błysnęło, trzasnęło, pojawił się huk, grzmot. Jak widzimy, jest to taki sam trybik jak u pana Janka w domu. Cóż to znaczy? Kolejny raz trybik, kolejny raz huk, kolejny raz błysk. Kim jest ZDZ? Ej, gruby kurwa, do sznurówki, biegniemy! Chodź, patrz, łapko, Maszko, ty! Ludzie się zastanawiają, po co ZDZ w naszym mieście. Nawet nie wiedzą, jak wielu ludzi potrzebuje mnie. Jak wielu nie wie, jak zrobić chociażby parapet, kiedy się pojawiam, tłumaczę im to w ułamku sekundy. Dzięki mnie już wiedzą, o co chodzi. Dziękujemy bardzo. Ten ekskluzywny wywiad z superbohaterem ZDZ-em tylko w Nonstop TV. Jolanta Kowal, dziękuję za uwagę. Słuchaj, gruby, pamiętaj, że pan ZDZ prosił o anonimowość, więc... Ale co? Także... Nie będzie mnie widać? Nie, no nie będzie, nie, już mu wszystko się postaramy, żeby nie... No, tak, jak podpisaliśmy wszystko, spoko.